Kochanie, bardzo się cieszę, że mogę być z wami. Krótkie słowo, kochanie. Służmy Bogu w duchu i w prawdzie i głosimy Ewangelię w czasach i poza czasem. Aby dać szansę ludziom, aby mogą poznać Jezusa Chrystusa. Ostatnie czasy, kiedy jesteśmy często na ulicy, głosimy Ewangelię, aż to żal, kiedy patrzymy na twarz ludziom, widać, widocznie jest, że cierpią z powodu braku Jezusa. Cierpią z powodu braku Jezusa. Ale ja pytam jednej rzeczy. To nie oskarżenie, kochani. To jest zachęcenie. Gdzie jest Kościół? Gdzie jest Kościół? Aby zgłosić Ewangelia. Gdzie są pastorów, aby zachęcać ludzi, aby głosili Ewangelia. Kochani, jeśli ty masz Jezusa Chrystusa w sercu, a nie głosisz Ewangelia, przepraszam, pomyłka. Głosimy Ewangelia. Głosimy Ewangelia. Przede wszystkim ze świadectwa. Amen? Niech was Bóg błogosławi w imię Jezusa. Amen. Pastor Scott. W tym roku dwóch moich dobrych przyjaciół chrześcijan przyjechało tutaj do Polski. They would hide in the basement and during the day they would come out and sing Christian music on the street corner. I oni wychodzili i śpiewali chrześcijańską muzykę na ulicach. Because they were afraid of the communism that they could not say the name of Jesus. It was 1986, yes. Więc to był 86, już się poprawiam. Więc oni siedzieli w piwnicy schowani, ale też wychodzili na zewnątrz głosić Ewangelię. To były czasy jeszcze komunizmu w Polsce. So they would sing the songs and the soldiers would look at them but look the other way and allow them to sing the gospel on the streets. I oni stali na ulicy i śpiewali różne pieśni uwielbienia i żołnierze przechodzili, ale pozwalali im śpiewać. So last year, when I did the Jesus March, I sent them a video of what now we could freely proclaim on the streets of Warsaw. I w zeszłym roku, kiedy byłem po raz pierwszy na marszu dla Jezusa w Warszawie, wysłałem im krótkie wideo, jak dzisiaj w wolności możemy uwielbiać i głosić Ewangelię w Warszawie. Right. So I tell you, my brothers and sisters, we've got a great message to give of Jesus, and we can say it freely. I powiem wam, bracia i siostry w Chrystusie, że mamy wspaniałe przesłanie i możemy je w wolności ogłaszać. Więc świętujmy to i ogłaszajmy tą dobrą wiadomość na ulicach Warszawy. Amen. Pastor Sergi. Okej, za chwilę. Okej. Pastor Zion. It's so good to be here today. Jest bardzo dobrze być tutaj dzisiaj. There is no better place to be. Nie ma lepszego miejsca, żeby być dzisiaj niż tu. Somebody just came to me and said, thank you for coming. Ktoś przed chwilą do mnie przyszedł i powiedział, dziękuję, że przyszedłeś. I said, you shouldn't thank me because this is our father's business. Ja powiedziałem, nie musisz mi dziękować, bo to jest sprawa naszego Ojca wspólnego w niebie. There is nothing greater than serving the Almighty God. I nie ma nic większego niż służyć potężnemu Bogu. It is the first instruction to humanity. To jest najlepsza rzecz dla ludzkości. To jest pierwsza rzecz dla ludzkości. The first law is thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength. I to jest pierwsze, największe przykazanie. Będziesz kochał Pana Boga swego, całego serca swego, całej mocy swojej, całej duszy swojej, całej myśli swojej. So we are here to express our love to the Almighty God. Więc jesteśmy tu, żeby wyrazić naszą miłość dla naszego kochanego Ojca. And in loving God, we can love our fellow human beings. I dzięki Jego miłości my możemy kochać innych ludzi. So as we present Jesus, więc kiedy prezentujemy Jezusa, the love of God, miłość Boża. We pray that all humanity will embrace him. Modlimy się, żeby cała ludzkość przyjęła go. As we go and march through this city. Przez to miasto. Warsaw, we meet with Jesus. Warszawa spotka Jezusa. He said, if I be lifted up. I on będzie wywyższony. Powiedział, kiedy będę wywyższony. He said, I will draw all men unto myself. Wtedy wszystkich pociągnę do siebie. So as we proclaim Jesus. Więc kiedy ogłaszamy Jezusa. With the heart of love. Z serca pełnego miłości. Poland will be drawn to Jesus. Polska będzie przyciągnięta do Jezusa. Whether the devil likes it or not, Poland will be saved. Czy
to się podoba diabłu czy nie, Polska będzie zbawiona. In the name of the Lord Jesus Christ. W imieniu Pana Jezusa. God bless you all. Halleluja. My jesteśmy częścią ruskojęzycznej cerkwi w Warszawie. My jesteśmy częścią rosyjskojęzycznego kościoła w Warszawie. My jest polska cerkiew, no my mówimy i prowadzimy służenie na ruskim języku. My jesteśmy polskim kościołem, ale także my prowadzimy nasze nabożeństwo po rosyjsku i po polsku. I ja chcę сказать большое спасибо Польше и этому городу. Chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję dla tego kraju, dla tego miasta. I ja wierzę, że w mieście my możemy robić więcej. I wierzę, że razem możemy robić więcej. W mieście my możemy więcej ludziom propowiadać o Chrystusie. Razem będziemy mogli więcej głosić ludziom o Jezusie. I to ważne, kiedy my w mieście idziemy ulicami Warszawy. I to jest bardzo ważne, kiedy chodzimy razem ulicami Warszawy. Kiedy my proznaszamy imię Jezusa Chrystusa. Kiedy wywyższamy imię Jezusa Chrystusa. W tym городе. W tym mieście. Duchowny mir. W duchowy świat. I ja wierzę, że Bóg będzie сегодня особенно действовать через этот, ну, через этот марш. Wierzę, że Bóg będzie bardzo mocno działał przez ten marsz dzisiejszy. Ja chcę błogosławić każdego człowieka, który znajduje się na tym miejscu. Chcę błogosławić każdą osobę, która jest tutaj. I kiedy będziecie iść ulicami Warszawy. Kiedy będziemy szli ulicami Warszawy. Просто радуйтесь и веселитесь в Божьем присутствии. Радуйте себя в обычности Божьей. Просто пусть эта радость, она переполняет ваши сердца. Нехай эта радость выполняет ваше сердце. Во имя Иисуса. В имени Иисуса. Амин. Амин. Еще, yes, yes. We thank God for this afternoon. Dziękujemy Tobie, Ojcze, tego wieczoru. Let me tell you. Powiem coś wam. In 70s and 80s. W 70-tych i 80-tych latach. We were praying for Poland. My modliliśmy się o Polskę. My father was a pastor. Mój ojciec był pastorem. And from the headquarter he was bringing the newsletter. I on przywoził z biura różne listy. And all my family every day we were praying for this part of the world. I my z rodziną zawsze modliliśmy się o tą część świata. Our church was praying. Nasz kościół się modlił. All the full gospel assembly churches in Pakistan they were praying for this part of the world. I kościoły świątkowe pełne Ewangelii w Pakistanie modliły się za was. And we know that our God is a prayer hearing and prayer answering God. I my wierzymy, że Bóg jest tym, który słyszy odpowiada nasze modlitwy. What a joy this afternoon is. Jaka wspaniała radość tego popołudnia. And really we are proclaiming the name of Jesus in Poland. Że this afternoon. Że wolnością ogłaszamy imię Jezus tu w Polsce tego popołudnia. Praise the Lord. Chwała niech będzie Panu. Hallelujah. 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 Our God is good. Nasz Bóg jest dobry. Our God is good. Nasz Bóg jest dobry. Amen, amen, amen. Jesus is good. Amen, amen. Jezus jest dobry. Hallelujah. Hallelujah. Jeszcze coś. Cudowny Jezu, dziękujemy Ci za to niebiańskie spotkanie. Będziemy wywyższać imię, które jest ponad każde imię, na dźwięk którego zegnie się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią. Będziemy wywyższać Jezusa Chrystusa, bo On jest godzien wszelkiej chwały i czci. Alleluja! Chcę jeszcze powiedzieć, że jeżeli jesteś tutaj, jesteś pastorem i chcesz uczestniczyć w otwarciu tego marszu, to zapraszam Ciebie serdecznie, jeżeli reprezentujesz tu kościół, społeczność, to możesz przyjść i otworzyć ten marsz razem z nami. I już jeszcze... Ktoś jeszcze? Więc będziemy teraz uroczyście otwierać ten marsz przez przecięcie wstęgi. Jak starczy nam życzek. Zawsze brakuje i to chwała Bogu. Wykupujemy chyba ich co roku trochę, nie wiem czy tak. Ale we dwójkę można, to będzie tak jeszcze bardziej wspólnie, wspaniale. Więc
więc rozwiniemy tutaj. Jeżeli ktoś jest pastorem spoza Warszawy, też można przyjść, zapraszam serdecznie. Gdzie jest Alleluja śpiew? Jeszcze dalej. Then you have to share. If there is not enough scissors, jeżeli nie ma dość nożyczek, musicie jakoś podzielić się wspólnie. Zawsze dobry problem, kiedy jest za mało nożyczek i za dużo rąk. Alleluja. Dobrze, więc będziemy otwierać. March, so we're gonna open the march for Jesus in Warsaw, please. Hold it and in Jesus' name we proclaim it. Ogłaszamy w imieniu Jezusa ten marsz za otwarty. It's open. Alleluja. Jezus.
Jezus Panem jest, On Panem jest, On Panem jest. Jezus Chrystus Panem jest, On Panem jest, On Panem jest. Jezus Chrystus Panem jest, On Panem jest, On Panem jest. Jezus Chrystus Panem jest, On Panem jest. Jezus Chrystus Panem jest, On Panem jest. Jezus Panem jest, On Panem jest, Wszystko jest pewne.